Nasz świat kiedyś się skończy. To nie przypuszczenie, to fakt. Możliwe, że przez ludzką głupotę, możliwe, że przez katastrofy klimatyczne, ale kiedyś to wszystko wokół nas po prostu się skończy. Za parę miliardów lat Słońce i tak rozgrzeje się do stopnia, w którym życie na Ziemi nie będzie możliwe, a potem gwiazda po prostu umrze. No właśnie, o Słońcu dziś będzie trochę mowa, bowiem raport SCP, który dzisiaj omawiamy, to propozycja SCP-001 od SD Lock. Ja jestem Pio, a przed wami When Day Breaks, gdy nastał świt. Raport ten został opublikowany 21 kwietnia 2017 roku przez użytkownika Shalgi Dreadlocks. Wcześniej miał trafić jako praca konkursowa na konkurs mający wyznaczyć SCP-3000 z tematyką horror, jednak z pewnych względów raport wycofano i po jakimś czasie trafił na listę propozycji SCP-001, czyli tego SCP, który w pewien sposób jest szczególny dla fundacji. Nikt nie wie bowiem, która propozycja 001 jest tą prawdziwą. Może jedna, może wszystkie, a może żadna. Wiele z nich opowiada o tym, jak została powołana do życia fundacja, ale When Day Breaks przekazuje nam historię o tym, jak fundacja upada. Nie tylko ona zresztą, a cały świat. Jest to bowiem historia o apokalipsie. Fundacja SCP oprócz przechowywania anomalnych obiektów ma całą bazę tak zwanych scenariuszy klas K, czyli scenariuszy końca świata na każdą okazję. Zerknij do tego filmu, jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej. Jednak na scenariusz związany z SCP-001 nikt nie był przygotowany. Przejdźmy do samego raportu. Shaggy Dreadlocks jest mistrzem słowa pisanego i jego artykuły często wyłamują się ze znanych nam schematów. Tak jest też i tutaj. Autor łączy zimno i schematyczność raportu SCP z prozą spoza uniwersum. Głównym bohaterem tego opowiadania jesteś ty. Jesteś jednym z niewielu, jeśli nie jedynym ocalałem jakiejś tragedii i udało ci się uciec do opuszczonego schronu, placówki fundacji, uciekając przed jakimś monstrum, posuwającym się powoli za tobą. Udaje ci się zabarykadować w jakimś pustym, dawno zapomnianym pomieszczeniu. Pomarańczowa lampka awaryjna jest jedynym oświetleniem pokoju i pada w pewnym momencie na biurko z komputerem. Uruchamiając terminal, słyszysz gdzieś niedaleko kroki tego czegoś polującego na ciebie. Jest coraz bliżej, ale w pewnym momencie odczołguje się dalej. Jesteś bezpieczny. Póki co. Napięcie wzrasta, a czytelnik zadaje sobie coraz więcej pytań. Co się stało w tym świecie? Co goni naszego głównego bohatera? Po włączeniu terminalu twoim oczom ukazuje się parę różnych rewizji pliku SCP-001. Okazuje się, że SCP-001, obiekt o klasie Apollyon, jest desygnacją, którą przydzielono Słońcu, po niewyjaśnionym wydarzeniu, które w raporcie zamazane jest błędem systemu. Cokolwiek się wydarzyło, pozbawiło życia około 95% populacji Ziemi w ciągu pierwszych 24 godzin. Zabiło wszystkich, nie tylko ludzi, ale również faunę i florę. Każdy żywy organizm po wejściu w kontakt ze światłem produkowanym przez Słońce upłynnia się i cały organizm z czasem przekształca się w okropną, galaretowatą postać, raz będącą płynem, raz gęstą mazią przypominającą topniejący wosk, z którego co jakiś czas wychylają się części ciała i tego, co wchłonie na swojej drodze. Od teraz każdy żywy obiekt dotknięty efektem Słońca nazywany jest SCP-001-A, a co gorsza, będą one dążyć do łączenia się z innymi osobnikami, mieszając się na poziomie molekularnym i stając się coraz większymi biomasami, używając części ciała wchłanianych istot do poruszania się i pożerania kolejnych celów, łapiąc je i wyciągając na Słońce, aby do nich dołączyły. Personel wystawiony na SCP-001 musi zostać uznany za stracony. Narażony personel należy pozostawić. Nie należy próbować eutanazji. Testy wykazały, że SCP-001-A jest stosunkowo bezpieczny do konsumpcji. Należy o tym myśleć wyłącznie w wypadku braku jakichkolwiek innych opcji. Ponieważ SCP-001-A może zrekonstruować się wewnątrz układu trawiennego, zaleca się spożywać małe ilości, by zapobiec blokadzie. Mięsne zombie łączące się w jedną bulgoczącą masę. Wszystkie szukają właśnie ciebie. 6,8 miliarda ludzi. Wszyscy martwi. Wszyscy stali się tym. Choć nie, nie do końca. Nie do końca mówię prawdę o tym, że są martwi. Okazuje się, że po transformacji to, co wcześniej było istotą żyjącą, nadal jest świadome w swojej nowej formie. Nadal pozostaje w nim jakaś cząstka, jakiś element duszy, który będzie cię wołał, będzie cię błagał o wyjście na światło, podczas gdy jego obślizgłe łapy będą się wyciągać coraz dalej w twoją stronę, żeby wyciągnąć cię tam na siłę.
Dla tych z was, którzy mieli rodziny lub, broń Boże, dzieci, jest mi niezmiernie przykro. Musicie dążyć naprzód. Nie pozwólcie, by ich śmierć poszła na marne. Nadal mamy czas. Ludzkość wciąż może mieć przyszłość. Przybądźcie do ośrodka 19. Potrzebujemy jak najwięcej par rąk. Nauczcie się być ogarniętymi mrokiem, przyjaciele. Bójcie się światła. Administrator. To hasło to gra słów, odwracająca jedno z głównych motyw fundacji. Umieramy w mroku, byście mogli żyć w świetle. Tym razem okazuje się, że zmuszono nas, by było na odwrót. Kolejne rewizje raportu SCP-001 ukazują nam bardziej personalną historię dwóch badaczek, dr Logan Egoty i jej narzeczonej, Ari. Obie utknęły wraz z innymi członkami personelu w ośrodku 46, tam gdzie aktualnie się znajdujesz. Przeprowadzili parę eksperymentów z SCP-001. Przekonali jednego członka klasy D, żeby wyszedł na zewnątrz, żeby zobaczyć, czy uda mu się odciągnąć 001A gdzieś dalej. Założyli mu szczelny kombinezon, żeby nie trafiły go promienie słoneczne i dali pistolet z jednym nabojem. Udało mu się wyjść ze środka, ale jedno z tych monstrów zdążyło go złapać i próbowało zdjąć mu maskę. Klasie D jednak udało się wsunąć pistolet pod szczękę i odpalić go, zanim dopadło go słońce. Szczęściarz. Tak przynajmniej myślała Logan, ale zobaczyła, że ta istota nie przestaje się z nim bawić. Zdjęła jego kaptur, wlała się do środka, zaczęła go rozrywać, aż słońce nie sprawiło, że powrócił do życia. Personel klasy D zaczął się przemieniać, zaczął się wylewać z kombinezonu i nie przestawał krzyczeć. I krzyczeć. I krzyczeć. Nie pozwolą nam nawet umrzeć. Dyrektor ma plan. W jego gabinecie znajduje się ukryty tunel ewakuacyjny. Tramwaj pod ośrodkiem zabierze nas do kryjówki. Powinniśmy móc stamtąd rozpocząć ucieczkę do 19. Logan próbuje się jakoś pocieszyć faktem, że przynajmniej nadal jest z nią Ari, kobieta jej życia, która aktualnie siedzi na drugim końcu ośrodka z resztą personelu i pisze wiersz na temat całej sytuacji, byleby nie zwariować. Mają plan. Dostać się do ośrodka 19. To największy i najbezpieczniejszy ośrodek fundacji. Wszystko będzie dobrze. Prawda? Kolejny log wideo burzy te marzenia, do którego ta jest w szoku. Jest ranna i pokazuje kamerze odcięty palec z pierścionkiem zaręczynowym. Palec Ari. Dopadli ich. Wdarli się przez tunel, którym mieli uciec. Tylko Logan przeżyła. Siedzi teraz dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym siedzisz ty i spoglądasz na ekran. Przez komunikator odzywa się zniekształcony głos Ari. Kotku, jest w porządku. Serio, nic mi nie jest. Na zewnątrz jest tak jasno i słonecznie, a ty nic, tylko gnijesz tam na dole. Logan odpala papierosa, próbując nie zwariować. Wciska komunikator w kąt pokoju, jednak ten nie przestaje działać. Ari, a raczej to, co z niej pozostało, zaczyna śpiewać, a do jej głosu dołączają inne, zniekształcone i przegniłe. Kakofonia dźwięków zagłusza Logan, próbującą zniszczyć radio, a po chwili log audio się kończy. Ty tymczasem czujesz coraz większe uczucie paranoi, jakby coś cię obserwowało. Jednak zbywasz to, to nic takiego. Kolejne logi przedstawiają Logan całkowicie zmarnowaną. Straciła na wadze, ale trzyma się ostatniej nadziei. Wierzy, że dusza Ari nadal jest w tym czymś, że skoro jej świadomość przeżyła to, to jej dusza tym bardziej i może ją wyciągnąć. Obok doktora Goty leży nóż, sterta szarych kopert wypełnionych żółtawymi stronicami i zaplamiony krwią pergamin. Logan przecina swoją lewą dłoń i przelewa krew do miski, na kształt rytuału, chcąc sięgnąć po swoją ukochaną i przywrócić jej życie. Jeśli to zadziała, jeśli mogę przywrócić coś, coś, czego światło nie mogło dosięgnąć, wyślę tu aktualizację. Póki co, odmeldowywuję się. Niestety coś poszło nie tak. Kolejne aktualizacje pliku SCP-001 wydają się być zmienione, zainfekowane. Dusza Ari powróciła, rytuał się powiódł, jednak jej duch przemawia przez raport i jej głos jest równie potworny co ten zmutowanego monstrum. Ari nadal przekonuje Logan, że na słońcu jest jej lepiej, że teraz nie czuje bólu, że te zmiany wyglądają na straszne, tak, ale to wyzwolenie od wszelkiego cierpienia. A teraz Logan ją oderwała i teraz nie da jej spokoju, aż nie wyjdzie z nią na światło. Namawia ją coraz bardziej, żeby w końcu mogły być razem na zawsze. Nigdy nie umrą. Nareszcie będą wolne. Logan jest wykończona. Leży na stosie ubrań. Śpi. Zadręczona, zraniona, chuda jak szkielet. Tymczasem mikrofon kamery wychwytuje setki głosów gdzieś w okolicy. Nagle głosy się urywają. Nie ma dźwięku. Dłoń. Czarna, oleista dłoń kościotrupa sięga w jej kierunku i odsłania pokiel jej włosów. Jej oczy się otwierają. Wzdryga się w szoku.
transmisja dobiega końca. Przychodzi czas na ostatnią aktualizację raportu. Logan odchodzi od zmysłów, cały czas nawiedzana przez duszę jej narzeczonej. Cierpi na omamy. Cały czas obserwowana. Ari nie daje jej spokoju. Niepotrzebnie próbowała przywrócić jej duszę. Rytuał zadziałał. Logan nie jest szalona. To musi być ona. To musi być ona. Ale jeśli to tak naprawdę SCP-001 przemawia za nią, jeśli tak naprawdę kłamie i czeka ją tylko cierpienie... Nie, to nie może być ona. To już nie jest ona. Jej dusza przeciągnęła za sobą część 01 i tego nie odwróci. Kobieta wyjmuje pistolet. Chowa go do szafki w biurku. Mówi, że chciała tego użyć, ale woli nie ryzykować, że 001A przeciągnie dźwięk strzału. Nie chce ryzykować, że znajdą jej ciało i przywrócą. Znalazła resztę jakichś leków i zamierza ich użyć, żeby ze sobą skończyć po cichu. Mamo, tato, Ari, przepraszam. Sięga do przodu i kończy nagranie. To potworne. Otwierasz szufladę w biurku i znajdujesz tę samą broń, którą schowała tam Logan. Zastanawiasz się, dokąd teraz się udasz. Do środek 17? 64? Ktoś przecież musiał przeżyć oprócz ciebie. Nagle komputer wydaje z siebie dźwięk. Zaktualizowano raporty SCP-001. Otwierasz go i twoim oczom ukazuje się wiersz. Elegia, którą napisała Ari. Albo jej spętana i wycieńczona dusza. Zarażona SCP-001. Identyfikator, klasa, czynności przechowawcze i jej opis. Wszystkie łączą się w przepiękną poezję, rozpamiętującą żywą miłość badaczek i marzenie, aby połączyła ich na nowo. Teraz leżysz tu, życie w tobie zaginione, w mroku zakrywające przed jej promieniami twe zwłoki. Karmazynowe niebiosa trzymają pochodnie. Nasze słońce upragnione dzisiaj, Melba. Będziemy w jednym połączone. Tuż po skończeniu wiersza monitor nagle zaczyna wyświetlać plik wideo. Obraz się ładuje i drętwiejesz w miejscu. To przekaz z twojego pokoju na żywo, zza twoich pleców. Jakieś parędziesiąt centymetrów od ciebie. W kadr wchodzi koścista, atramentowa lewa dłoń, która zbliża się do ciebie niczym mucha w smole. Brakuje jej palca serdecznego. Bez jakiegokolwiek namysłu obracasz się i gwałtownie strzelasz. W nadziei na przegonienie zjawy. Twoje naboje trafiają jednak na pustą ścianę. Niczego tam nie ma. Mija sekunda, zanim słyszysz to. Zanim słyszysz ich. Mokre, wilgotne łomotanie dochodzące z korytarza przy akompaniamencie chóru krzyków. Uderzają raz po raz w drzwi i przelewają się przez szpary pod nimi. Nie ma miejsca do schowania się, nie ma drogi ucieczki. Dłonie i ręce wysuwają się z masy i chwytają cię, podnoszą. Podają z jednej do drugiej ręki, dalej wzdłuż linii galaretowatego monstrum. Ciągną cię za celami obiektów klasy Keter, ciągną cię po klatce schodowej, przez halę i w stronę tunelu, którym tu przyszedłeś. Jest ci dane kilka cennych chwil ciemności. A na końcu tunelu znajduje się światło. Gdy nastał świt, fundacja upadła. Gdy nastał świt, zginął świat. Jednak nie w całości. To nie jest koniec historii SCP-001. Powstało bowiem parę opowiadań, które łączą SCP-001 Shaggy'ego z np. SCP-1678 An London albo z SCP-3008 Nieskończoną Ikeą. Są to zdecydowanie historie warte omówienia. Oprócz nich na pewno ciekawią was inne opowiadania z innych artykułów autorstwa Shaggy Dreadlocks, tak jak SCP-3280 Po burzy, który jest bardzo podobny do When Day Breaks, jednak zamiast słońca ludzkość w nim przedstawiona powinna bać się wody. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli chcesz, żeby na kanale pojawiła się analiza innych prac SD-Log albo kolabów SCP-001 When Day Breaks z innymi SCP, zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem i napisz komentarz, co przykuło twoją uwagę w tym artykule SCP. A jeśli jesteś tutaj nowy i spodobał ci się klimat tego filmu, zostaw subskrypcję, a nie ominą cię kolejne historie z przerażającego świata Fundacji SCP. Ja jestem Pio, to było SCP-001 When Day Breaks. Do zobaczenia kiedyś.